Bożego. Ksiądz Michał Sopoćko i święta siostra Faustyna, to oni rozpoczęli głoszenie prawdy o miłosierdziu Bożym. Można powiedzieć, że te dwie postacie się uzupełniały w jednym dziele, chociaż nie chodziły jedna śladami drugiej. Były to dwie postacie, które szły swoją drogą świętości, razem na dwóch wielkich filarach, co zresztą w wizji widziała siostra Faustyna, podtrzymywali jedną wielką świątynię Bożego Miłosierdzia. To przez siostrę Faustynę Pan Jezus powiedział, nazwał księdza Sopoćko, że jest to kapłan według serca Jezusowego. Siostra Faustyna już za swego życia w wizji widziała, jak ksiądz Sopoćko pracuje i nawet widziała łunę nad jego głową. Widziała jego świętość taką na co dzień, ale tą objawioną przez Pana Jezusa również. Do spotkania księdza Michała Sopoćki i siostry Faustyny doszło w Wilnie w 1933 roku. Ksiądz Sopoćko był wówczas spowiednikiem sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Tam spotkał niezwykłą penitentkę. Faustyna, jak notuje w dzienniczku, otrzymawszy od Jezusa zadanie niesienia całej ludzkości prawdy o miłosierdziu Bożym, broni się przed realizacją tej misji. Stwierdza, że przerasta ono jej możliwości. Wtedy podczas widzenia otrzymuje zapewnienie od Chrystusa o pomocy ludzkiej i Bożej. Tą pomocą staje się jej spowiednik, ksiądz Michał Sopoćko. To jemu Faustyna odsłoniła swoje życie wewnętrzne, objawienia i posłannictwo. Odmieniło życie księdza Sopoćki to wydarzenie. Od tego momentu, zgłębiając tajemnicę Bożego Miłosierdzia, podjął się dzieła rozgłaszania o miłosierdziu Bożym i w następnych latach swojego życia, gdy coraz pełniej to wszystko zaczął rozumieć, całkowicie temu był oddany. Ksiądz Sopoćko podchodzi jednak do wizji zakonnicy bardzo ostrożnie, nie dowierza jej. Wreszcie odsyła na badania psychiatryczne. Przekonany ostatecznie o zdrowiu psychicznym i bogatym życiu wewnętrznym Faustyny, zostaje jej kierownikiem duchowym. Całkowicie się w to nowe dzieło angażuje. Poleca Faustynie spisywać swoje przeżycia w dzienniczku, który jest świadectwem życia mistycznego zakonnicy. Sam ksiądz Sopoćko podejmuje się spełniania poleceń Jezusa, o którym pisze Faustyna, przyczynia się do namalowania obrazu Jezusa Miłosiernego. Początki historii tego obrazu sięgają roku 1929 i miejsca pobytu siostry Faustyny w Płocku. Faustyna pracowała wtedy w piekarni, wykonywała bardzo ciężkie obowiązki. I pewnego dnia, był to dzień 22 lutego, zmęczona wróciła wieczorem do swojej celi. Było ciemno i nagle z tych ciemności wyłonił się Jezus. Powiedział, wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem Jezu, ufam Tobie. Siostra Faustyna była prostą dziewczyną, prostą kobietą. Jak miała wykonać takie zadanie? Ojciec Sopoćko, jak sam pisze, wiedziony raczej ciekawością niż wiarą w słowa siostry Faustyny, polecił malować obraz Eugeniuszowi Kazimierowskiemu. W 1934 roku powstaje obraz. Później ksiądz Michał Sopoćko dokłada wszelkich starań, by wizerunek ten umieścić w Ostrej Bramie. Obraz Jezusa Miłosiernego po raz pierwszy był wystawiony do czci publicznej właśnie tu w Wilnie, w Ostrej Bramie w roku 1935, w roku, w którym obchodzono wielki jubileusz odkupienia. Obraz był wystawiony tylko na 3 dni, podczas których ksiądz Michał Sopoćko głosił kazania. Jednocześnie ksiądz Sopoćko drukuje i rozpowszechnia pierwsze obrazki Jezusa Miłosiernego, litanię i koronkę do Miłosierdzia Bożego. Pisze artykuły o Bożym Miłosierdziu, zabiega o ustanowienie święta Miłosierdzia Bożego. Na pewno pomocą dla siostry Faustyny był ksiądz Sopoćko, ale pomocą dla księdza Sopoćki jest Faustyna. Faustyna pragnęła założyć zgromadzenie zakonne, które by poświęciło się wyłącznie modlitwie w intencji grzeszników, wypraszaniu Miłosierdzia Bożego światu. Ostatecznie zgromadzenie to pod nazwą Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego założył ksiądz Michał Sopoćko. W 1942 roku, 16 listopada, już na ręce księdza Sopoćki siostry ponawiają swoje śluby.
i sam, jak sam pisał, dokonało się to wczesnym rankiem, około 5 nad ranem. 6 panienek przybyło tutaj do kaplicy sióstr karmelitanek i ponowiły swoje śluby. Siostra Faustyna, obserwując pracę księdza Sopoćki, pisze: widzę, że opatrzność Boża go przygotowała do spełnienia tego dzieła miłosierdzia wpierw, nim ja Boga o to prosiłam. Siostra Faustyna opuszcza Wilno w marcu 1936 roku, pozostaje jednak z księdzem Sopoćką w kontakcie listownym. Z końcem 1937 roku stan zdrowia Faustyny wyraźnie się pogarsza. Ksiądz Sopoćka odwiedza ją w Krakowie na początku września 1938 roku, tuż przed śmiercią. Ktoś kiedyś postawił pytanie, czy święci chodzą w duecie. W przypadku siostry Faustyny i księdza Sopoćki można to powiedzieć, że chodzą, że to jest pewne uzupełnianie się w realizacji drogi świętości. Święta siostra Faustyna była pierwszą adresatką objawień Chrystusa. Ksiądz Sopoćko podjął się rozgłaszania prawdy o Bożym miłosierdziu. Ojciec święty Jan Paweł II wykonał to, o co prosił Chrystus w objawieniach siostry Faustyny. Zatwierdził kult miłosierdzia Bożego, ustanowił niedzielę miłosierdzia, kanonizował siostrę Faustynę. Wiele też miejsca w swoim nauczaniu poświęcił ogłoszeniu prawdy o miłosierdziu Bożym.